Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda przebywa w Estonii, gdzie spotkał się z prezydentem i premier tego kraju. Wziął także udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. Przez takie spotkania prezydentów jak nasze dzisiaj, których ostatnio odbywa się bardzo dużo, obaj uczestniczymy w nich w różnych formatach, pokazujemy swoją jedność, pokazujemy swoją zdecydowaną, niezmieniającą się postawę wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę. Pokazujemy, że stoimy zdecydowanie za Ukrainą i za narodem ukraińskim. Pokazujemy, że nie pozwolimy na łamanie zasad współczesnego świata, zasad prawa międzynarodowego. Nie pozwolimy na zmienianie granic w Europie siłą. Nie zgodzimy się na to. I apelujemy jeszcze raz o wspieranie Ukrainy ze wszystkich sił, zarówno pod tym względem militarnym, poprzez wysyłanie nowoczesnego uzbrojenia, jak również pod względem humanitarnym i po prostu pod względem ludzkim. Ukraina dzisiaj potrzebuje wsparcia. Niech to wsparcie otrzyma także poprzez uzyskanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że w ramach Unii Europejskiej taka decyzja zapadnie i że wkrótce Ukraińcy będą mogli cieszyć się tym poczuciem otwartości ze strony Zachodu na nich, że są mile widziani, są oczekiwani jako kandydat do Unii Europejskiej, jako ci, którzy świadomie wybrali cywilizację zachodnią i rozwój zgodnie z zasadami demokracji, którymi rządzi się Europa Zachodnia, do której w sposób zdecydowany chcą należeć, co pokazują w tej chwili przelewając krew za to, by mogli to robić, a nie znajdować się w rosyjskiej strefie wpływów. Ukraina kolejny dzień stawia opór rosyjskiej agresji. Najtrudniejsza sytuacja jest niezmiennie na wschodzie kraju. W ostatnich dniach udało się uratować kilkuset cywilów, którzy przez blisko 2 miesiące ukrywali się w korytarzach i schronach na terenie kombinatu Azovstal. Честно вам скажу, я не надеялась, что мы выйдем. Będę z tobą szczera. Nie miałam nadziei, że wyjdziemy. Tutaj, gdy ubrania są zabierane do pralni chemicznej, wpisywane jest imię i nazwisko oraz identyfikator pracownika. Zapisałam swoją grupę krwi, numer telefonu matki i numer telefonu ojca, ponieważ nie sądziłam, że się wydostaniemy. Pomogłoby przynajmniej dać im znać o moim losie. Na terenie zakładu cały czas jednak słychać wybuchy. Rosyjskie wojska pod osłoną ognia próbują przedrzeć się na teren Azowstalu. Ataki odpiera pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Nieustannie ostrzeliwane są miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim. Coraz bardziej krytyczna jest sytuacja w okolicy Chersonia. Na granicy z obwodami mikołajowskim i dniepropietrowskim trwają walki. Wróg nadal wzmacnia swoje pozycje i z terytorium Chersońszczyzny ostrzeliwuje sąsiednie regiony. W wyniku walk zniszczeniu uległa duża ilość infrastruktury oraz domy ludności cywilnej. Rosyjskie rakiety zniszczyły centrum pomocy humanitarnej w pobliżu Charkowa. Ponadto w okolicach Charkowa siły rosyjskie zniszczyły 2 ukraińskie wyrzutnie rakietowe Grad, a także jednostkę radarową obrony przeciwlotniczej produkcji Stanów Zjednoczonych. Ostrzelane zostały również cele w obwodach zaporowskim i sumskim. Dziś okupanci uderzyli w Połtawę, miasto Krzemieńczuk, znowu w fabrykę, żeby ludzie nie mieli benzyny. Oni są naprawdę chorzy w Zaporożu, w miastach i wsiach Donbasu, ale co im to daje? Mieszkańcy wsi oddalonej 30 km od Zaporoża przeszukują ruiny swoich domów. Są załamani. Zostały tylko ruiny. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wiele budynków nie nadaje się do użytku. Na żal, my wczoraj już mieliśmy straty. Nie rozumiem strategii wojskowej agresora i jakie korzyści militarne przyniesie zabijanie ludności cywilnej i niszczenie naszych budynków. Ci ludzie spędzili całe swoje życie na budowaniu i opiece nad tymi budynkami. Chcieli w nich żyć, zostali teraz bez dachu nad głową. Wykorzystuje i jaki z tego on będzie mieć. Dziś mija 79 dni od początku rosyjskiej inwazji. Sejm uchwalił Polski Ład 2.0. W ramach noweli ustawy zostanie m.in. obniżony PIT z 17 do 12%. Polski Ład wprowadził dość spore zamieszanie w prawie podatkowym. Nowy Ład okazał się wielką legislacyjną katastrofą. Wprowadziliście
Największy w historii powojennej Polski bałagan podatkowy. To tylko niektóre z głosów krytyki ze strony opozycji w czasie prac nad ustawą naprawczą do Polskiego Ładu. Zmiany, które proponujemy, są zmianami, które są na korzyść bądź neutralne dla wszystkich podatników PIT, w związku z czym wypełniają wszystkie znamiona zgodności z konstytucją. Przekonywał wiceminister finansów Artur Soboń. Jakie zmiany czekają podatników w ramach Polskiego Ładu 2.0? Między innymi obniżenie wysokości klina podatkowego praktycznie dla wszystkich podatników, także zarabiających powyżej przeciętnego wynagrodzenia. I tutaj rozwiązania najważniejsze to obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej. Mówiła poseł Prawa i Sprawiedliwości i ekonomista dr Gabriela Masłowska. Nowela umożliwia także przedsiębiorcom zmiany form opodatkowania dochodów w trakcie roku. Częściowo zostało przywrócone prawo do odliczania podatku składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ustawa likwiduje ulgę dla klasy średniej i wprowadza tzw. mechanizm wyrównawczy. Kwota wolna od podatku będzie mogła być uwzględniana przez kilku podatników jednocześnie. Na zmianach skorzystają także osoby samotnie wychowujące dzieci. To jest przywrócenie preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci przy jednoczesnym wyłączeniu z dochodów rodzica do opodatkowania renty otrzymywanej przez dzieci, w tym renty rodzinnej, oraz podwyższając kwotę rocznych dochodów uzyskiwanych przez dziecko do 25 roku życia z 3089 zł do około 15 tysięcy zł bez zagrożenia utraty preferencji przez rodzica. Rozszerza się także PIT 0 o zasiłki macierzyńskie. Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, to czeka nas kryzys zbożowy, wzrosną ceny na światowych rynkach, a co za tym idzie, będzie to kolejny impuls inflacyjny, alarmuje wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Pik inflacji nastąpi prawdopodobnie jesienią, mówił wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ceny żywności na rynkach światowych cały czas rosną. Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, a wygląda na to, że chyba nie szybko, no to wtedy będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, czyli ceny na rynkach światowych wzrosną i to będzie ten kolejny impuls inflacyjny i to będzie światowy impuls inflacyjny. Myślę, ale ten pik to będzie na jakim poziomie? 13%, 14%, 15%, 16%? O, to wie pani, to ja nie chciałbym tutaj być takim wróżbitą, na jakim poziomie. Jak ja bym miał taką wiedzę i ktokolwiek na świecie miałby taką wiedzę, naprawdę byłby bardzo wysoko ceniony. To nie można tego powiedzieć, nie można tego przewidzieć. Ja tylko widzę zagrożenia jeszcze kolejnego wzrostu cen. Widzę te zagrożenia, jeśli sytuacja się nie uspokoi. Najbardziej wzrosły ceny zbóż i olei żywnościowych. Wicepremier Henryk Kowalczyk dodał, że w ślad za tym będą szły ceny artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Jeśli nadal będą zablokowane porty na Morzu Czarnym, nie będzie możliwy eksport zboża z Ukrainy, będzie brakować zboża i żywności na rynkach światowych w drugim półroczu. No niestety taka jest konsekwencja. Nie w Polsce, bo Polska ma wystarczające ilości żywności, ale rynki światowe, kraje arabskie, Bliski Wschód czy Afryka Północna, bo tam szło zboże z Ukrainy, z Rosji, to ceny naturalnie muszą wzrosnąć. Jeśli nic się nie zmieni na wschodzie, to jak mówił Henryk Kowalczyk, poziom wzrostu cen żywności rok do roku w stosunku do poprzedniego sezonu może wynieść około 25-30%. Minister rolnictwa zapewnił, że Polska stara się łagodzić skutki wzrostu cen żywności i inflację. Poza tym, że w naszym kraju produkuje się wystarczającą ilość żywności, to Polska jest też bardzo znaczącym eksporterem. Dziś przypada 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Maria przypomniała, że zdobycie nieba jest celem naszego życia. 13 maja 1917 roku Matka Boża po raz pierwszy objawiła się trójce dzieci, rodzeństwo Franciszkowi i Hiacyncie oraz ich kuzynce Łucji. Maryja poprosiła, aby znosiły wszystkie cierpienia, które Bóg im ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany i w intencji nawrócenia grzeszników. Następnie objawiała się im przez kolejne 6 miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca od maja do października 1917 roku. Maryja przekazała dzieciom 3 tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka, druga nawrócenie Rosji i upadek komunizmu, ale także nadejście II wojny światowej. W trzeciej
III mowa była o męczeństwie Kościoła i papieża. Dotyczyła ona zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce tego samego dnia ponad 60 lat później, 13 maja 1981 roku. Jacynta i Franciszek zmarli niedługo po objawieniach. Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II, 13 maja 2000 roku, a 17 lat później podczas pielgrzymki do Fatimy kanonizował ich papież Franciszek. Łucja została zakonnicą. Zmarła w 2005 roku. Kościół potwierdził autentyczność objawień fatimskich w 1930 roku. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.